Posłuchaj mnie, proszę. Mówię to dlatego, że zależy mi na Tobie, chociaż nawet Cię teraz nie widzę. Wysławiajcie Pana zastępów, bo Pan jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Pan sprawca tego. Pan, który to ukształtował i utwierdził. Pan to Jego imię. Wołajcie do Niego, a odpowie Wam i oznajmi Wam rzeczy wielkie i ukryte, których nie znaliście. Jesteśmy grzesznikami. Każdy jeden z nas. 10 przykazań to jest moralne prawo, za którego złamanie wyrokiem jest śmierć. Gdy staniemy przed sądem, a każdy z nas kiedyś umrze, wówczas zrozumiemy, jaką ponieśliśmy karę. A zaczynamy wcześniej, prawda? Mój 5-letni synek czasem kłamie. Wiem, że w ten sposób bada świat. Pamiętam, kiedy ja kradłem, za ten grzech również jeden jest wyrok – śmierć. Pamiętam, jak cudzołożyłem fizycznie i w myśli. Pamiętam, jak wzywałem imienia Pana Boga nadaremnie. Pamiętam, jak miałem innych bogów przed moim jedynym Stwórcą i pamiętam, jak nie miałem czasu, by święcić Jego święty szabat. I już ponad połowa z 10 przykazań złamana. Gdy staniemy przed sprawiedliwym sędzią, Bogiem, świętym i brzydzącym się grzechem, co się wówczas stanie? On śmiertelnie poważny i nie ma nikogo bardziej sprawiedliwego niż On. Większość z nas ma się za dobrych ludzi, ale mierzymy się własną miarą i grzeszną miarą. Posłuchaj teraz w ciszy, przez chwilę proszę. Co się stanie, gdy staniesz przed sędzią, który wiedział i stworzył tego ptaka, co za oknem teraz się odzywa na drzewie, którego liście policzył, zanim ono wzrosło i wie, kiedy te liście opadną na zimę, którą sam tutaj ściągnie? Karą za grzech jest śmierć. Niebo czy piekło czeka w takiej sytuacji na mnie czy na ciebie? Jak sądzisz? Oczyszczę ich z wszelkiej nieprawości, którą zgrzeszyli przeciwko mnie i przebaczę im wszystkie winy, jakimi zgrzeszyli przeciwko mnie i jakimi wykroczyli przeciwko mnie. W tych dniach i w tym czasie sprawię, że wyrośnie Dawidowi latorośl sprawiedliwa. Będzie on sprawował sąd i wymierzał sprawiedliwość na ziemi. Wiecie, o kim mówi tutaj Bóg ustami proroka Jeremiasza w 33 rozdziale Biblii? Słyszałeś kiedyś o tym, co zrobił Jezus na krzyżu? I jakie były Jego ostatnie słowa tuż przed śmiercią na krzyżu? A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: wykonało się, i schyliwszy głowę oddał ducha. Jezus zapłacił za ciebie i za mnie karę za grzech, rozumiesz? Tak też Chrystus, raz ofiarowany za zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy Go oczekują dla zbawienia. Nie możesz nic zrobić, ani ty, ani ja, żeby na to zasłużyć. Taka jest różnica pomiędzy różnymi religiami a chrześcijaństwem. A zostają usprawiedliwieni darmo, z łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Bo to jest dar za darmo. Jest za darmo i nie możesz na niego zapracować. Zresztą, czym chcesz zasłużyć na zbawienie u potężnego Boga? Co ty możesz zrobić dla tego, który stworzył czas i osadził ciebie słuchającego tego, co mówię? No co? Odwrócę bowiem niewolę tej ziemi, tak jak na początku, mówi Pan. A zostaną usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Chcesz uniknąć pewnego piekła? Zwróć się do Chrystusa. Amen.